fenki! Fenki są super! To bardzo żywiołowy i słodki osobnik, ma piękne duże uszy i uroczy pyszczek i jest bardzo lubiany przez odwiedzających ze względu na swoją wyjątkową urodę. Fenki są eleganckie. Takie rude brumy, można by powiedzieć. Lisy pustyni. Ale bym chciał mieć udumowionego fenka. Czy fenka da się udumowić, widzowie? Szybko, poszukajcie tego w internecie, muszę wiedzieć. Bruma będzie miała fenka, kupię go, będzie cel donate'ów na fenka domowego. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Dobra, musimy zaadoptować jakieś zwierzątko. Hipopotam! O, samica hipopotana. Grażyna musimy ją nazwać. Albo Danuta, hipopotam Danuta. Słonie. O, gazela, gazela. To czy ja tam hipopotana wsadzę? Hipopotam to chyba potrzebuje takich tych, nie? Hipopotam. Średniej wielkości potrzebuje tego siedliska. I wymagania dotyczące wody. Jezioro potrzebuje, a tam nie mamy jeziora. Mam tutaj mapę gdzieś? Kryjówka dżungli. Więcej informacji. Wielkość siedliska duże. Dekoracje. A nie, jest tutaj jezioro. Tak? Ma kryjówka... Czekaj, muszę sam to sprawdzić. Nie ma tu jeziora. A nie, jest jezioro. To jest jezioro? No. Takie ubogie jezioro, ale chyba będzie git, nie? Dobra, cyk, cyk. Adoptuj. Hipopotam, adoptuj. Kryjówka w dżungli, adoptuj. Weszło. Dobra. Wypuść nowe zwierzę na wybieg. Hipopotamy są kozackie. One są też chyba turbo agresywne, nie? Nie jest tak, że hipopotany to tam potrafią większość zwierząt rozwalić w pizdu? Danuta. Hipopotam Danuta. Pokaż go, pokaż go. Jaki fajny! Nie no, hipopotany są totalnymi kozakami. Zobacz, jak to wygląda. Jakbyś chomika ogolił i faszerował sterydami przez 400 lat. O, jaka zadowolona. Danutka, czego ci brakuje? Relaksu, zabawy i towarzystwa. Spokojnie, tym się zajmiemy. Musimy tak, dosypać tutaj żarcia. Hipopotany chyba jedzą... Owocki chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że owocki jedzą. Dobra, wody nalejemy. Pyk. Hipopotamy zabijają więcej ludzi rocznie niż lwy? Serio? Ja zawsze jak byłem dzieckiem, to tak lubiłem hipopotany. Sprawdź opinię. Sprawdzam opinię. Nic nie ma. O, tu jest. Nic w tym zonie można zjeść. Boże, Boże! Jakie oni mają wymagania? Od teraz na tablecie masz dostęp do mapy zoo. Mapa ułatwia orientację w terenie oraz pełni rolę systemu szybkiej podróży. Na mapie punkty szybkiej podróży oznaczone są jako znaki. Aby skorzystać z szybkiej podróży, wystarczy kliknąć na mapie wskaźnik w postaci znaku. O, to fajnie, że jest szybka podróż, bo w sumie marudziłem, że dużo biegania będzie. Korzystając z szybkiej podróży z poziomu mapy dostępnej w tablecie, przenieś się na plac przed wejściem. Gdzie jest plac przed wejściem? Plac przed wejściem, to tu chyba, nie? Na terenie zoo znajdują się miejsca budowy. Podejście do nich, kliknięcie przenosi w tryb budowy. Będąc w trybie budowy, można wybudować dostępne obiekty. O, są toalety, te, których szukałem. A nie mogę wejść, zobaczyć? Ale lipa, bez sensu. Okej, okay. Poczekaj, tu jest wejście. To nie wiem, czy tutaj chcemy dziwną figurę jakiegoś demonicznego guźca, czy mapę po prostu. Ta mapa tak trochę lipnie wygląda, nie? Może tutaj lepiej będzie ta mapa. A, tutaj będzie lepiej. Tutaj dawaj tego. A czemu są tylko dwa? Bez sensu. A, w ten sposób. A czemu nie mogę w drugą stronę tego obrócić? Dobra, whatever. Nie będzie. Rzeźba nosorożca. Budkę z hot dogami musimy kupić. Koło sraczy oczywiście. Żeby zajeżdżało tym. Żeby zajeżdżało trochę tutaj dobrym fermentem. Uruchom komputer, tablet. Otwórz kategorię pracownicy. O, nasi pierwsi pracownicy. Bardzo dobrze. Pracownicy. Sprzedawca hot dogów. Za 1000... dinarów możemy kupić sobie sprzedawcę hot dogów. Fajnie, zatrudniam. Ja ledwo go widać za tej budki z hot dogami. Dobra. Kup w sklepie automatyczny dozownik jedzenia. Weź dozownik z magazynu, zamontuj dozownik na którymkolwiek korycie. Kup karmę i napełnij nią dozownik. Dobra, mogę szybką podróż tutaj zrobić? Gdzie jest moje biuro? Biuro. Biuro też bym mógł sobie remont zrobić, nie? Bo trochę taka zapyziała dziura, powiem szczerze. Ale biuro to w ostateczności. Dozownik żywności. Dozownik żywności. Nie, czekaj, tutaj? O, jest, dozownik żywności. Pyk, pyk. Kupiłem. I mi się, generalnie mi się gotówka kończy. Miałem chyba 40 tysięcy, mam 7. O, jest, zabieram. I zamontujemy to nosorożcom, bo są dwa nosorożce. A ten... Więc pewnie będą szybciej żarły. O, zżarły wszystko, zobacz. Zamontuj.
Dozowniki służą do automatycznego napełniania koryt z jedzeniem, aby uzupełnić dozownik, należy wyekwipować jedzenie, nakierować na dozownik, naciśnij lewy przycisk myszy, bla bla bla. Na dozowniku linie narysowane kredą, które oznaczają ilość napełnień dozownika. Podstawowa wersja dozownika posiada 3 autonapełnienia, po których znów należy uzupełnić. Dobra. I tutaj one potrzebują tego, nie? Pyk. A rzeczywiście się kreska napełnia, no, żeby widzieć, ile tego jest. O, i znowu trzeba. Potra wysypało. O, one głodne były chyba, kurde, wygłodniałe nosorożce. Zobacz, jak wcinają. Po sobie robota. Jeszcze wam dosypię, jeszcze. Jedźcie, jedźcie. Jedźcie. Ale wcinają, ty. Ciekawe, czy będą się rozmnażać, nie, te zwierzęta. Jak mamy samice, Andrzeja i Kasię. Mam nadzieję. O, już mi się skończyło żarcie. Ile one jedzą? Boże! Kup klucz francuski, kup kran. Weź kran z magazynu, zamontuj nowy kran, a następnie dokręć go za pomocą klucza francuskiego. Okej. Dobra, nie ma problemu. Kupuję. Zatwierdzam. Bardzo dobrze. Zatwierdzam. A kran? A tutaj jest kran. Dobra, zabieram. Klucz francuski. Gdzie ja mam teraz to naprawić? Tutaj chyba na tym wybiegu, tylko jak się do tego wybiegu dostać? Bo nie widzę wejścia do tego wybiegu, tutaj chyba. O Boże, wszystko zepsute, zaraz to naprawię. Bardzo skomplikowane mechaniki. Pięknie. Dozownik wody, weź dozownik wody z magazynu. Za pomocą klucza zdemontuj kran, zamontuj dozownik wody. O, widzisz. Dobra. Będzie w ogóle trzeba posprzątać, bo widzę, że jest dużo takich rzeczy do rozwalenia. Ale teraz nie mam na to czasu. Czemu ja nie używam szybkiej podróży? Nie wiem. Dobra. Kup dozownik wody. Kupuję. Kupiłeś dozownik. Dobra. Teraz biorę ten dozownik i go montuję u nosorożców. Na razie będziemy inwestować w zagrodę dla nosorożców, bo ich jest 2, a pozostałe zwierzęta są pojedyncze. Dobra. Drzwi nie zamknąłem, żeby Kasia nie uciekła. Zdemontuj. Właśnie umieściłeś pierwszy przedmiot w plecaku. Ta. Dozownik wody. Pyk. Pewnie go zamontować trzeba, co? Udało ci się zakończyć samouczek. Posiadłeś znaczącą większość umiejętności oraz narzędzi, które pozwolą ci w pełni opiekować się zoo. Przed tobą jeszcze mnóstwo atrakcji i zabawy, nowe wybiegi, nowe gatunki zwierząt oraz wiecznie narzekający zwiedzający. A może wysiłkiem i ciężką pracą uda ci się ich zadowolić? Wszystko przed tobą, powodzenia. Tak! Teraz się zaczyna. A, nie muszę tego przykręcać? Muszę chyba. No dobra, pasuje. Fajno. No dobrze, czyli samouczek zrobiony. Zaadoptuj 6 różnych gatunków zwierząt, napraw 6 wybiegów. Zamykam. Dobra, no nosorożce są ogarnięte. A jak struś? Struś Mariola. Dla strusia Marioli będzie trzeba też zrobić. Za dużo to tutaj niezjedzone zostało. Co jedzą strusie? Warzywa chyba, nie? Nie, no strusie to ptactwo. To jakiś chyba pasza powinna być. Jakieś te ziarna? Na przykład? No trzeba by też ogarnąć. Na pewno będzie trzeba ogarnąć ten jeden wybieg, bo 3 wybiegi mamy. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wybiegów do ogarnięcia. Tylko stary rezerwat. Szkoda, że mogę się teleportować do nich. Fajnie. Pręty, ty. Dobra, pręty muszę naprawić. Szkoda tylko, że nie jest napisane, nie? Jakie są charakterystyki tego wybiegu. Pewnie dopiero po naprawie się pokazuje. Dobra, pasuje robota. Jeszcze, o Boże, tutaj, ile tutaj trzeba ponaprawiać, daj pan spokój. Gdzie jest moja wkrętarka? Tutaj. Już teraz mam ulepszoną wkrętarkę, więc tylko chyba 2 razy wystarczy, że... 2 razy kliknę i jest git. Od razu szybciej. Teraz pytanie, czy lepiej pojedyncze zwierzęta najpierw kupować do różnych wybiegów? Czy lepiej parki do już, do Marioli, do strusia Marioli i do Danuty Hipopotana? I po podanicy. Dobra, to naprawiłem. O, tutaj też prętu brakuje. Może to zoo to jest ruina. O,
Brama naprawiona. Idealnie. Fajny wybieg, tylko stary rezerwat. Tylko pytanie, co ja tutaj będę mógł wsadzić, no nie? Tylko ryby! Ryby to niedźwiedzia może. Jak tutaj ryby można wsadzić? Dolina stepowa. O, na dolinie stepowej można by te gazele chyba ogarnąć, nie? Zaciszny gaj, dzika polana, chociaż... trawiasty płaskowyż. O, na tym będzie można chyba gazele elegancko zrobić. No musiał zobaczyć, jakie są te. W sumie już teraz mogę, nie? A, stary rezerwat, więcej informacji. Wielkość średnia. Ale chyba biomy jakby nie mają znaczenia dla tych zwierząt. Tak mi się wydaje, że tylko wielkość to jest jedyna metryka, która jest ważna. Bo jak wchodzisz w jakiekolwiek zwierzę, potrzeby... A nie, no nie jest niby siedlisko biom sawanna. Ale tutaj z kolei jak wchodzę w swoje te, to gdzie tu jest napisane, że to jest sawanna, czy co to jest? No słoneczna sawanna, no ta jest podpisana akurat, ale inne? Leśna nora. Skąd mam wiedzieć, czy leśna nora zalicza się do sawanny, do lasu, czy do czego? No w sumie leśna, nie? Dżungla. A zaciszny gaj na przykład? Zaciszny gaj? Nie wiadomo, czy to jest sawanna, czy co takiego. Nie, no, trzeba ten stary rezerwat. Stary rezerwat jest chyba średniej wielkości. Bo nie mamy tutaj rybek, musimy jakieś rybki tutaj dostarczyć. Że, kurde, ja średnio mam hajs, żeby adoptować te zwierzęta, nie? Kolejne. O, nie no, na takiej dolinie stepowej tutaj jakieś gazele mieć, nawet mieszankę jakieś. Ciekawe, czy można mieć kilka różnych gatunków. Co można mieć z gazelami? Strusie, strusie można by mieć chyba. A nie, tutaj mięso. To jak mięso, to chyba co innego, nie? Lwy, o, lwy z gazelami, doskonały pomysł. Jep. Dobra, trzeba teraz posprzątać. Dawaj mi tą zmiotkę. Dobra. Pełny worek. Trzeba opróżnić. Tutaj jeszcze młotkiem to potraktować. Pyk. Takim silnym właścicielem jestem, nie? Tak przypierdzieli z mota. Ścianę w gruz obracam. Jeszcze jeden wybieg muszę naprawić i będzie git. Na razie ponaprawiam, a później będę myślał o jakiejś adopcji czy coś takiego. Czekaj, co my tutaj to naprawiliśmy? Może to naprawmy teraz. Poczekaj, tu jest moje biuro. Czy ten trochę tak na uboczu? Może ten naprawimy? Kryjówka w dżungli. Obecni mieszkańcy? Ej, coś tutaj jest nie tak. Coś się stało u hipopotana. Kran się zepsuł, Boże! Dobra, ile masz jedzonka? No, co mi tu przechodzisz, atencjuszko, przez kamerę? Dobra. Danuta, czego ci brakuje? No, zabawy, relaksu, towarzystwo. Nie wiem, czy hipopotany takie dźwięki wydają. No dobra, ten zaciszny gaj naprawię, bo mniejsze, to pewnie mniej roboty będzie. Dobra, to musimy naprawić. Wkrętarka. O! Pyk. Aż mam ochotę zagrać w ten... Kiedyś graliśmy w taki... Jak się nazywa ten symulator zoo, ale taki z poziomu zarządzania? Nie Zoo Tycoon chyba, nie? Inaczej. Taki kurde, dosyć popularny. Zapomniałem, cholipka. Planet Zoo! O, właśnie, Planet Zoo, ta. Graliśmy w to kiedyś. Graliśmy w to kiedyś i mój gameplay z Planet Zoo wyglądał tak, że przez 2,5 godziny siedziałem i jedną małą zagrodę projektowałem, bo mi się autyzm odpalił. Dobra, teraz trzeba posprzątać, pyk. Tutaj też trzeba posprzątać, pyk. Lwy powinny być trzymane w salonie, bez kitu. Lwy to będą ten, bo my będziemy mieli bardzo oswojone lwy i one będą po prostu pomiędzy zwiedzającymi biegać. Będzie. Dobra. Sztuk misz w zakątku, napraw wybieg, zaciszny gaj. Tak, tak. Dobra, adopcja. Co my tu mamy? Panda czerwona! Jak fajna! Tylko, kurde, nie wiem gdzie... Nie no, niedźwiedzia chyba lepiej. Kojot! Goryl! Co jedzą goryle? Warzywa, owoce. Wielbłąd. Lwy! O kurde, takiego lwa. Nie no, lwa musimy mieć chyba, nie? Tylko czekaj, lwa. Damy do nosorożców. O, hiena, lew, tygrys, kojot, niedźwiedź, gryzli. A można lwa i niedźwiedzia na przykład wsadzić do jednego tego? Stary rezerwat. Chyba w starym rezerwacie było dobrze dla lwów, nie? A, ja tutaj mam możliwe gatunki, to mi od razu mówi, co może być tutaj wsadzone. Dobra, dawaj tutaj lwa, czy lwice nawet, nie wiem. Kurde, ja już nie mam pieniędzy, ty. Mam za mało pieniędzy. Najgorzej.
I to jest imię zwierzakowi. Lew. Lew. Karol. Lew Karol, proszę bardzo. Są taki zamulony. Dobra, nalejemy ci wody. A, miska z wodą jest pełna. Ale, jak ryby? Boże, zepsuł się ten. Kran już się zepsuł. Nie no, lew to chyba ryb nie je, czy je ryby? Może są jakieś inne tutaj jeszcze te. Czy lwy jedzą ryby? Nie za bardzo. Wydaje mi się, że mięso. Mogę to jakoś, nie wiem, zmienić albo co? Ej, ale ja mam tutaj dokładnie te same, co mogłem tym nosorożcom. No to straszna jest bieda z tym, z ilością dekoracji. Ja myślałem, że do wybiegu są inne dekoracje względem tego, jakie zwierzęta są nam trzymane. To co ja mam, kręgle lwowi dać? Kręgle będzie ten grał? Nie no, to bardzo mało jest tych itemków. Turbo mało wręcz bym powiedział. To trochę się zawiodłem, powiem szczerze. Kurde, musimy jakoś ten, to żarcie, tylko ryby niby. Ale nie wiem, jak mu zmienić. Boże. Albo jakąś gazelę, ty, właśnie, mogę zaadoptować gazelę i ten? Spróbuję gazelę zaadoptować i go wsadzić z lwem. Śmiesznie będzie. Boże, jakie drogie to mięso. Gazela, 2000, idealnie. W wybiegu nie może znajdować się wybrany gatunek. O, najgorzej. No to trudno, to jednak nie chcę gazeli. Musimy strusiowi tutaj coś naprawić, bo coś się zepsuło jak zwykle. Boże! Struś bramy rozwalił. Dobra, naprawione. Czego ci tutaj brakuje? Wody ci brakuje? Jedzonka trochę dosypiemy. Dobra, ogarnięte. No tu jeszcze będzie trzeba dekoracji zrobić, ale... Kurde, ciul się zawiodłem. Myślałem, że do danego jakby... Jak już wprowadzisz jakieś zwierzę, no to jakaś pula itemów ci się pokazuje. A tutaj do każdego zwierzęcia są takie same. No co, no kręgle, drapak i tyle, nie? No to tak strasznie biednie, bardzo ubogo. Niby z jednej strony masz tutaj możliwość rozbudowy tego, tam ulepszeń i tak dalej. Ale z drugiej strony też tak... Malutko bardzo jest tych dekoracyjnych. Więcej tego powinno być, zdecydowanie więcej. Ja mogę na przykład szczotką to usunąć? Nie, nie mogę. Mogę tu mięsa dosypać? Nie, nie mogę. Tylko ryby mogę, ty. No ale lew to chyba nie będzie wpierdziało ryb. Czy będzie wpierdziało ryby? Serio? No skoro może tu mieszkać, a nie mogę jakoś usunąć tego, no to chyba będzie ten. Chyba lew Karol będzie... No nie, no jest najedzony, więc jest git. Mięsożerca. Może ryby po prostu są klasyfikowane jako mięso. Bo w sumie są mięsne ryby. Teoretycznie, wiecie o co chodzi. Dobra, to jest git. Coś u strusia znowu zepsute. Boże, co ten struś rozwala? Co tutaj się dzieje? Jakaś banda wandali tutaj biega i mi bramę rozwala. Dziwne. Nosorożce tutaj ma, nosorożce mają dozowniki, więc to nie jest problem. Generalnie. Słoneczna sawanna, jak widać. O, jak pięknie. Ogrodnika by trzeba zatrudnić. Może jak... Ty, może jak ogrodnik będzie, to się więcej rzeczy odblokuje. Bez kitu. Nie? Może tak być. A, mi się w ogóle skończyło żarcie. Tą paszę taką. Ile kosztuje ogrodnik? 1500. Możliwość wymiany roślin na wybiegach. Ty, dawaj. Mam ogrodnika. Jacek Gnój. Jacek Gnój zatrudniony. Jest, roślinność. Zestaw drugi. O, ale zróżnicowanie. No dobra, zróbmy na przykład nosorożcom ten zestaw. I teraz co, Jacek przyjdzie i będzie tam działał? Zobaczmy. Zmieniło się to coś? Chyba się zmieniło, no. Jacek zasadził kaktusa i pasuje robota. Normalnie. Robota zrobiona. A jak teraz wejdę w tablet, status zoo, słoneczna sawanna. Nowy wygląd wybiegu jest niesamowity, pełen świeżej roślinności, Lesław napisał. Dobra, nie ma problemu. I mamy tak, gościa ogółem, 110 za bilet. Okej. Mamy tam naprawione jakieś te rzeczy, no tylko no pozostałymi wybiegami trzeba by się zająć, nie? Bo na razie tylko jeden wybieg mamy jako tako, ale zobaczmy, czy są jakieś nowe te? No nie, nie ma tak naprawdę. Kurde, jest straszna biega, bieda, to mnie najbardziej boli. Że jest taka bieda, o co ja mam, kurde, snopek siana dla lwa postawić? Powinny być takie dezygnowane do każdego zwierzęta, dla pand jakieś takie te wybiegi, co by tam się pandy goniły. No co ja, kurde, drapak do rogów dla lwa postawię albo dla pand? Bez sensu, no nie? To się trochę zawiodłem, bo z jednej strony tutaj możemy upgrade'ować różne rzeczy przy komputerze. Renowacje, no nie? Możemy sobie co? Biuro możemy sobie odrenowywować. Jakieś lepsze to. Recepcję możemy sobie lepszą zrobić, pewnie, że tak. A, zrobię sobie, pewnie, stać mnie. Zaba. Pasuje robota. A nie, co ja żebym kupił? Nawet nie wiem. A, że to! Pff,
O, warte każdych pieniędzy. O, myślałem, że to ten magazyn z gołymi babami, a to ten katalog IKEA. No ależ wspaniała recepcja. Boże, boże, jeszcze sekretarki mi brakuje. Nie no, wspaniała giereczka, wspaniała giereczka. Co mogę tu postawić? Goryla. Nie chcę, nie chcę goryla. Adopcja zwierząt. Kurde, chciałem jeszcze goryla zobaczyć, ale goryl jest turbo drogi. Zanim ja zarobię na goryla, to bym musiał jeszcze z godzinę grać. Fenki! Fenki są super! To bardzo żywiołowy i słodki osobnik, ma piękne duże uszy i uroczy pyszczek i jest bardzo lubiany przez odwiedzających ze względu na swoją wyjątkową urodę. Fenki są eleganckie. Takie rude brumy, można by powiedzieć. Lisy pustyni. Ale bym chciał mieć udumowionego fenka. Czy fenka da się udumowić, widzowie? Szybko, poszukajcie tego w internecie, muszę wiedzieć. Bruma będzie miała fenka, kupię go, będzie cel donate'ów na fenka domowego. Co jeszcze? Pandy czerwone też są kozak. Szczególnie jak stają na dwóch łapkach i sobie jedzą jakieś jagódki. Kojoty, bawoły, niedźwiedzie, słonie, hipopotamy, strusie. No kurde, wszystko fajnie, pięknie, ale wychodzi na to, że tak naprawdę... No co z tego, że ja będę miał goryla? No fajnie, będzie sobie chodził ten goryl. I co z tego, że Jacek Gnój pójdzie i tam zasadzi 3 drzewa? Jak ja nie mogę tak spersonalizować. Dla goryla chciałbym na przykład, nie wiem, worek do uderzania zawiesić, żeby sobie uderzał, no nie? I on by się nim bawił. Dużo traci ta gra na tym, że ma tak ograniczoną liczbę rzeczy, które można w legowiskach zainstalować. Bardzo dużo. Da się fenka za tylko 5000 dolarów? A, to jednak nie. To jednak nie chcę. To jednak nie chcę. Podziękuję. Nie ma żyrafy. No właśnie, żyrafy nawet nie ma, zobacz. Jest czy nie ma? Goryl, hiena, fenek, panda, kojot, wielbłąd, bawuł, niedźwiedź, słoń, hipotalam, struć, gazela, nosorożec. Nie ma! A to ch**owa gra. Ch**owa gra, widzowie, nie ma żyraf. Pantery też nie ma. Dej spokój, widzowie. Nie no, trochę się zawiodłem. Myślałem, na początku było fajnie, ale bardzo szybko płcizna wyszła, nie? Straszna płcizna, widzowie.